A więc jak zawsze co roku pod koniec ostatniego miesiąca w roku są święta Bożego Narodzenia i Sylwester, czyli przeddzień Nowego Roku, więc z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim, poza paroma wyjątkami, ale nie będę ich wymieniał na filmiku, wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku i wymarzonego prezentu, ale też nie tylko dlatego robię ten filmik. Robię go, bo zacząłem grać w Desert Operations i chcę was zachęcić do grania tak jak robiłem to 2 albo 3 filmiki temu o Blood Wars i tak jak było na Blood Wars, że jest link referencyjny, to i też w tej grze tu jest. Link referencyjny służy do zdobywania rekrutów w grze. Ten filmik informacyjny w przeciwieństwie do filmiku o Blood Wars robię będąc newbie i nie znam na tyle dobrze gry, by ją dokładnie zareklamować. Filmik o Blood Wars robiłem mając już trochę doświadczenia z gry. Co daje zdobyć rekruta? Po pierwsze, są ci potrzebni do zdobycia jednego z odznaczeń. Dokładnie potrzebujesz ich 10. Po drugie, za każdego rekruta dostajesz 3 diamenty. Diamenty służą ci do zmiany pogody, korzystania z funkcji generała, wymieniania na surowce oraz przyspieszania budowania budynków. Oprócz pozyskiwania rekrutów, diamenty można zdobywać jeszcze w następujące sposoby. 1. Zdobywając odznaki, przez długie granie w Metina i jeszcze dłuższe w Gothica myli mi się to z questami. 2. Kupując poprzez opcję premium, czyli płatnościami. W Blood Wars na dobę za wasalów można było dostać maksymalnie 20 000 sztuk złota, bo tylko do 20 można było pozyskiwać wasali w ciągu doby z premią. A w tej grze można dostawać 3 diamenty za rekruta nieskończoną ilość razy na dobę. Jeśli bym się z tą informacją dotyczącą rekruta mylił, to proszę napisać w komentarzu jak naprawdę to wygląda. Zachęcam do klikania w link referencyjny, który mam w opisie i polecam wam front zachodni. Link referencyjny w opisie.